Moi drodzy uczniowie, dzisiaj porozmawiamy o renesansie, czyli o epoce, która następuje po średniowieczu, a poprzedza barok. Daty, które widzicie na planszy, to daty. Bardzo umowne. Może się zdarzyć, że w waszych podręcznikach pojawią się nieco inne daty, ale to nie jest błąd. Pamiętajmy, że myślenie ludzi, zwłaszcza w dobie, gdy nie ma TikToków, internetu, nie zmienia się z dnia na dzień. Początek renesansu najczęściej łączy się z wynalezieniem druku przez Gutenberga, co miało ogromny wpływ na rozwój, na edukację ludzi, ale także z odkryciami geograficznymi, czyli odkryciem. Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Koniec epoki to koniec XVI, początek XVII wieku. Ważne, żebyście pamiętali, że kolebką renesansu są Włochy i tam tak naprawdę cały ten ruch pojawił się znacznie, znacznie wcześniej. Jeszcze słowo na temat tego, skąd właściwie wzięła się nazwa. Renesans to inaczej odrodzenie, a chodzi tu o odrodzenie wartości i idei klasycznych, czyli powrót do antyku. W średniowieczu dorobek antyku nie był zbyt wysoko ceniony, a w renesansie przyszedł czas na powrót do korzeni. Najważniejszym nurtem epoki był humanizm. To ruch filozoficzny, kulturowy, moralny. Nurcen miał dwie charakterystyczne cechy. Z jednej strony była to fascynacja kulturą starożytnego Rzymu i Grecji, czyli fascynacja antykiem, z drugiej antropocentryzm. Za motto renesansowych humanistów uznaje się słowa Terencjusza: człowiekiem jestem i nic, co ludzkie nie jest mi obce. Czym jest wspomniany antropocentryzm? A pamiętacie teocentryzm z poprzedniej epoki? Tam w centrum zainteresowania człowieka stawiano Boga i wszystko wokół Boga się kręciło. Tutaj stawiamy na człowieka. Ma to oczywiście przełożenie na kulturę i sztukę. Hasła z tym związane to przede wszystkim człowiek jest miarą wszechrzeczy. I pogląd, że człowiek jest kowalem własnego losu. Antropocentryzm to podkreślenie godności, indywidualizmu i wolnej woli człowieka. Dla pisarzy ideałem twórcy stał się poeta doctus, czyli poeta uczony. Miał to być wykształcony twórca, podróżujący po Europie, czytający i znający utwory starożytnych pisarzy, a także tłumaczący je. Na języki narodowe, czyli na swój własny język. W Polsce za takiego poetę uchodził Jan Kochanowski. Człowiek renesansu to natomiast osoba dysponująca wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin sztuki i nauki. Posiada szeroką wiedzę na temat człowieka, przyrody. Mechanizmów rządzących światem, często jest świetnym matematykiem. Przykładem człowieka renesansu jest m.in. Leonardo da Vinci. Renesansu nie sposób omówić bez wyjaśnienia tego, czym jest reformacja. To ważny ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w 1517 roku. Głosił potrzebę zreformowania skostniałego kościoła. Przede wszystkim wskazywano na absurd handlu odpustami, wskazywano także konieczność zniesienia celibatu. A co dla nas bardzo ważne, wskazywano Biblię jako jedyne źródło objawienia. Zaraz pokażę Wam, jak to ogromny wpływ miało na rozwój literatury. Przede wszystkim przez to Biblię przetłumaczono na języki narodowe, by stała się łatwiej dostępna. To z kolei wpłynęło na rozwój drukarni. Jeżeli więcej drukarni, to mogą drukować więcej utworów. To znaczy, że pisarze zaczynają tworzyć też w językach narodowych. Kochanowski także porzucił pisanie po łacinie i zaczął pisać w języku polskim. Nie bez powodu nazywany jest ojcem polskiej literatury. Tendencja ta przyczyniła się do rozwoju czytelnictwa, a to z kolei wpłynęło na rozwój szkolnictwa. Szkolnictwo przynajmniej częściowo uniezależniło się od kościoła. Jeżeli chodzi o reformację, żądano także zniesienia przywilejów stanu duchownego, czy też rezygnacji kościoła z posiadania majątku. Skutek reformacji doszło do wyłonienia się nowych odłamów chrześcijaństwa, między innymi luteranizmu i kalwinizmu. Jeżeli chodzi o filozofię renesansu, warto zwrócić uwagę na kilka nurtów, choć nie wyczerpuje to tematu. Pierwszym z nich jest egalitaryzm, reprezentowany przez Tomasa Mora. Egalitaryzm to inaczej uznanie równości między ludźmi, bez względu na pochodzenie czy majątek. Wszyscy są równi. Tu poznacie utwór Utopia wspomnianego Tomasa i ciekawa jestem, co o tym myślicie. Irenizm to z kolei kierunek, Dążący do zniwelowania różnic pomiędzy ludźmi różnych wyznań. To inaczej tolerancja religijna oparta na szacunku. Reprezentantem jej jest tutaj Erasm z Rotterdamu. Z kolei doktryna polityczna sformułowana przez Niccolò Machiavell'ego mówi o tym, że cel uświęca środki, dobro państwa jest na pierwszym miejscu. I właściwie człowiek może zrobić wszystko, by o to dobro zadbać. Najważniejszym celem w polityce jest racja państwa. Mówiąc o filozofii renesansowej, trzeba pamiętać, że i tu nastąpił zwrot ku starożytnej filozofii. Dlatego twórcom takim jak Kochanowski nie obce były hasła epikurejczyków i ich carpe diem, czyli chwytaj dzień, czy poglądy stoickie. Mówiące o zasadzie złotego środka, o znalezieniu równowagi, o dystansie wobec emocji. Rzućmy jeszcze okiem na uproszczone podsumowanie zestawienia cech literatury średniowiecznej i literatury renesansowej. Jak to było w średniowieczu? Twórcami byli na ogół anonimowi duchowni, utwory pisane były ku chwale Boga. Pisane były po łacinie, pełniły funkcję parenetyczną, czyli prezentującą pewne wzorce osobowe, a tematem na ogół był Bóg. W renesansie mamy do czynienia z literaturą świecką. Większość utworów pisana jest w językach narodowych, literatura ta łączy tradycję antyczną z myślą chrześcijańską. Pamiętajcie o tym, że nie chodzi tu o odrzucenie Boga. Absolutnie nie. Choćby Kochanowski jest prawdziwym chrześcijaninem wychwalającym chwały Boga, ale prezentuje go w inny sposób niż w czasach średniowiecznych. Tematem literatury staje się człowiek, jego rozterki, działania, refleksje, to co jest dla niego ważne i przede wszystkim literatura mogła zacząć służyć także rozrywce. Z pewnością nie wyczerpałam tematu, nie powiedziałam niczego o sztuce, o architekturze, ale myślę, że i tak dostaliście niezłą pigułkę wiedzy. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia!